Hello, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj oglądacie antygaming.com. Ja jestem Listwa, ze mną jest Andrzej i... Trepyzator. Aha, Trepyzator. Zacznij używać mojego niku. Od Andrzej jest krócej, bo Andrzej jest prościej. Po prostu Trep. Trep jest gówniany jak but. W każdym razie dzisiaj będziemy grać w Saints Row 4. Będzie YOLO gameplay, walkthrough, let's play, po prostu 60 FPS, Ultra HD i tak dalej. I twist jest taki, że Listwa zaczyna od nowa tą grę podczas tej, ale turbo wybuftowaną postacią na Magcia. I jak co te piknięcia, to są różne rzeczy, co się dzieją, bo jest teraz stream. Dla tych, co się nie strzeli po napisanie, że na dole, że jest równoległy stream, to tak, właśnie robię teraz streama, grając to, nagrywając. Jezus Maria. Cześć Andrzej. Cześć. Za późno. Ups. So stealthy. Trzeba zabić. No, ale nie wchodź mi w paradę. Czy to jakoś się przybliżało? Tak, dobrze. Yo. Elo. Uii, jakie fajne drzwi. Czaj te lewarki. Czaje lewarki. Jak się grało padem? Nie grał padem. A ja padem grałem już. Co? I najlepsze jest to, że jak ja grałem w to pierwszy raz na takim, na tym... Jak ten mój komputer, który teraz pozostała z niego tylko obudowa, był jeszcze stary, nie? I miał kortu quada i GeForce'a 8600. W tym miejscu miałem takie spowolnienie. Ja myślałem, że to jest takie slow-mo w grze. A to się okazało, że moja karta graficzna nie wydoiła. I jakimś cudem po prostu gra, zamiast się przyciąć, to się zrobiła wolniej. Dwukrotnie wolniej było wszystko. Super! Jak była animacja, czaisz? Więc było całkiem dobrze wyszło. Ja powiem szczerze, mnie trochę denerwują gry, które mają zablokowane FPS-y. Denerwuje mnie, że mam równe 60 cały czas. Właśnie mnie nie denerwuje. Mnie bardziej denerwuje na przykład na 120 i spadek na 80. To jest mnie bardziej wkurwia niż jak mam stałe 60. Bo... Ja właśnie najbardziej lubię, jak FPS-y mi latają między 55 a 65. Co za różnica? To ja wolę, żeby już było 60, kuźwa. Bo jak masz stałe FPS-y, to masz, tak powiem, twoja postać reaguje zawsze tak samo. A tak to kurde różnie. To przypał. Na przykład w CS-ie, no. Jak ci się nagle spadają FPS-y, to czuć. A i tak mój monitor ma 60 Hz, więc na chuj nie, mi więcej no, FPS-ów. To też, nie. W CS-ie to wiadomo, 250 można grać. Po co mi 250? Ja sobie zrobiłem blokadę na stówie w ogóle, bo po co mam mieć więcej, jak mój monitor i tak tego nie wyświetli. Dźwięki gry są strasznie cicho. Ej, no da uwaga, robię pauzę, no. Tu najwyżej mi rozpierdoli mózg. A, ja wiem, co ja mogę zmienić. Poczekaj, Binio. Aha, zapomniałem, co się na YouTube nagrywa. Nie powinienem takich przerw robić. A w sumie mam to w dupie. Przepraszamy. To może jakiś dowcip. Proszę. Co powiedział Listwa, kiedy zaproponowałem mu grę w Darker. No dobra, gramy, nieważne. Gramy, gramy. Zrobiłem trochę głośniej. Spoko. Ja stoję przy oknie i palę. No czemu? To twoja postać sama chodzi? Nie, mam pada. Ja nie lubię na padzie. Chociaż jeździłem na padzie, pamiętam. Ja nie pamiętam tej sekwencji początkowej. Dobra, mamy cię udać do punktu... Ha, tutaj trzeba otworzyć. Wiesz, jak się biega na padzie? Nie pamiętam. O. Mamy pomocników. Oj. Mamy nas. Ej, w tej grze... Oj, przepraszam, strzelam do swoich. Ej, czekaj Andrzej. O, dobrze. Zadaję ci obrażenia. Po co się ukrywać, stary? O. To nie Counter Strike. Jestem do góry. To dobrze chyba, nie? Czy jak w to uderzę, to wybuchnie? Tak. Moim największym przeciwnikiem jest pad. No, bo kto gra na padzie w gry? Tylko jakieś pedały. Profesjonalny montaż, Binie, nie będę robił montażu, nie chce mi się. Ale mam piwo.
I czy ta sekwencja u ciebie jest zwolniona, czy mną mam za słabego komputera? Tak. Dobrze. No otwórz, ratunku. Dostałem w dekiel. Ej, czy ty też dostajesz w dekiel w tych samych momentach, w których ja? Czy stoisz z tyłu i patrzysz na animację, że tak powiem? Widzę ciebie w pierwszej osobie, ale wiem, że to nie ty. Wiem, że to nie ja. Goń Syrusa. Elo. O, animation. Tak jest. Damn, girl. Spacja. Scena walki po prostu dokokszona. O, ja nie muszę nic robić. Serio? Nie masz nic do naciskania? No. Nie, ja tylko patrzę. Aha. Dame. Tyle kolorów. Bardzo hollywoodzko. A i teraz będzie... Teraz mi Twitch zablokuje za melodię. Twitch mi zablokuje, I don't wanna close my eyes. Kurwa, przecież ta scena jest tak genialna. Ja pamiętam pierwszy raz, jak to grałem, to tak pizgałem w tym momencie, nie? Cause I miss you. Ja też. And I don't know, miss you, babe. I te teksty, kuźwa, w ogóle. Ej, muszę zrobić koniecznie znowu cytatę laskę, nie? A jakże? Ej, tutaj się zaczynało w tej takiej sielankowej wioseczce, pamiętam. Ej, czy ty to w czwartej części miałeś tego zboczeńca w skórze, co latał? Z ćwiekami, czy w trójce? No nie pamiętam, w której części to miałeś. Ech, no dobrze. Idealnie w krzesło, nie? Uwielbienie Ameryki odblokowane. Dostałem własnego doradcę sztabu. Ciekawe, czy Andrzej Duda dostał doradcę sztabu. O, modyfikacja postaci. Oczekiwania, listwa, wstępy, tworzenie postaci. Możesz, no właśnie. Czekaj. Czy ja mnie eksportowałem ze strójki postaci mojej? Elo. Ciało. Sex appeal koniecznie leci. Nie, zbyt... Ale wielkie cyce, o kurwa. Trochę chujowa, dobra. To mniejsze zrobię. Wiek. Wiek 0. Jak zrobię wiek 0, i tak wygląda jak dorosła kobieta. Budowa. Zrobię taką chudą szkapę. Jest super. Rasa. Mogę se... A dobra, niech będzie biała, no przecież nie będę... A dobra, nic już nie powiem. Dokładnie. Są momenty, w których powinieneś się zamknąć. Twarz. O Jezus, a tu nie ma jakichś gotowych? Dobra, zostawię taką twarz, nie chcę mi się zmieniać. Zmienię tylko fryzurę.
na... Kurwa. Ja muszę coś. Ej. Trwała z lat 20. Wow. Ul. O kurwa, jak Marge Simpson. O tak, zrobię sobie Lara Croft. Lara Croft w zielonych włosach. To nieźle. Mogę zrobić jej zarost, ale wolę nie. Wstecz. Makijaż. Nie chcę mi się tego... Osobowość. Głos. Nolan North. To jest piękny. O, fioletowe, feministka, dobra w sumie, no. Yeah. Feministka. Dobra, rozpocznę grę. Nie chcę mi się już bawić dalej. Z hymsa nucisz, Andrzej? Serio? To by była fajna przeróbka. Słyszysz, jaki miał głos? Nie, bo widzę siebie jako prezydenta. No, mam część efekt. No ja też mam, no. Jest seksowna policjantka, która podaje... Tygrys, kurwa. I ciekawe, stajesz prezydentem jebanych Stanów, a wcześniej byłeś członkiem gangu. O, a teraz staję obok ciebie. O Jezus Maria! To jest stary, co ty zrobiłeś z sobą? A czemu masz inny strój? W sensie nie prezydencki jakby. Co ty masz na twarzy? O mój Boże, ale masz cycki wielkie. Ale jesteś nawet podobny do siebie. Nie mogę nikogo uderzyć. No ja też nie. A potem tutaj będziesz mógł podpisać jakąś... O właśnie. Nie, a mogę nic nie wybrać? Dobra, wolę lekarstwo na raka. No wziąłem raka. Wiem. Nie, to ja na czacie odpisuję, odpowiadam. A gdzie ty jesteś? A czemu tam stoisz? Filibuster. W głowę czy w fiuta? Fiuta. Dokładnie, Binio. Aż denerwujący głos. Wieb. Hey Doris, we still playing tennis later? A twój nie lepszy. Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Boom! O, teraz mam już więcej FPS-ów. Oleg był super postacią. Ej, a może członkowie gangu tak naprawdę rządzą Polską? They said nobody back home believes them. They think we're about to. This is serious. You know the kids. Ale cycki. When the people who helped us save the world said we should. O. Będziemy się bić.
Ale ten pan jest brzydki. No je było. Mogę się nie wychylać, głupio, nie? Czy ten pan to Andrzej? Tak. Splendid. Okej. Okay. Słucham? Bardzo brytyjskie te gastrony. No. Ale widzę, że trzymają cię na ziemi. Dobrze. Posuj się, czarmuchu, no. Jak się wybierało bronie? Nie wiem, mi się samo wybrało. Znaczy, bo tu trzeba wziąć sobie więcej broni, nie? Dopiero w tym gabinecie. No i fajnie, też mam takie w pokoju. Po co otworzyła to wszystko, skoro i tak wzięła jeden karabin ze środka? Jesus. Porywają gościa. Cześć, Andrzej. Patrz. A co oni to właściwie robią? Kogo oni ochraniają w tym momencie? A teraz widzę ciebie. Znaczy, tak powiem, w animacji. Biegnij, Litwa, biegnij! Czekaj. Kuźwa. Wybuchy! Wybuchy! Jezus, ciągle mi wbiegasz, kuźwa, no. Obrażenia ci zadaję, Andrzej. Wiesz o tym, nie? Twoje obrażenia. Patrz. A nie, teraz ci nie zadaję. Zadajesz mnie. No, to teraz zajebiście zrobiłeś. Gdzie biegniesz? No tu, gdzie jest strzałka, nie? Ech, kurde, jakby to było tylko na jakimś lepszym silniku, nie? A nie na takim szambie. No, wygląda pięknie. Może tego słotu nie da się słuchać. Yeah. Dobre rakiety. Ja też muszę robić. No, też mogę to zrobić. Jakoś tak wolno napieprza. No, nie wiem, czy coś trafiłem. Och. Nie, gdzie to jest jakiś statek? Tutaj. Padł. Tutaj jest. Ej. Co? Twojego głosu nie da się przeżyć. Zaraz go zmieniasz. Da się, stary, spokojnie. Nic nie rozumiem, co mówię, ale dobra. A czemu ja twojego głosu nie słyszę w ogóle? Niszczyciel. No i co, miałem zestrzelić niszczyciel i co? A.
Mam wrażenie, że wygląda trochę jak Ania Rubik. Teraz też nic nie robisz? Nic na nic. Niby leci krew. Skąd wiadomo, że kosmici mają krew? Ale mam fajne tipsy. Skąd on ma taką moc? Po co ja te spacje robiłem, skoro i tak mną rzuca? To źle, co? Ej, kolejna misja zrobiona. Po prostu samo się robi wszystko. Nie mogę podgłościć... Szczególnie z mojej perspektywy, jak się robić te wszystkie gatunki. Czekaj, bo nie mogę sobie podgłościć TS-a, wiesz, bo się coś zestrało oczywiście. Ej. To lecimy. Ale on dobry strój, a tu leci kreskówka. Chodź, musimy wesoło kroczyć. Dalej, Andrzej. Yo. Friendly Friar. Pom, 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 pom. O, fajnie, mam żonę, jestem kobietą. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get rich scheme. Oh, that Pierce. Ale uśmiech jest straszny, nie? Stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Czemu to jakieś głupie quick time eventy są na jedzenie naleśników? Swoją drogą. Czemu on kiedyś robi takie kuchnie z dziurami? No elo, chłopcze. No nie można jakoś szybciej chodzić? O co tu chodzi? Jezus Maria. A ty też wchodzisz? Aha. Byłoby śmiesznie, jakby zrobili samochód, który ma tylko jedno miejsce dla pasażera. O, ja prowadzę. To źle. Dokąd ja właściwie jadę? I chciałbyś żyć w takim kolorowym świecie? A jakże? Don't you worry now. We're almost there. Careful now. Ale dziwnie, no dobra. Próbuję w coś wjechać. Nie mogę. O kurwa.
I potknąłeś się i dałeś mi zdrowie. Oddawaj. Zrób zdjęcie. Koleś nie ma w ogóle obiektywu w aparacie, ale dobra. Znowu mam 30 FPS-ów. Trochę to wkurza, nie? Że są takie przeskoki. 31, haha. Matrix. Kurde, no normalnie zombie, dobra, to gramy. Cały ten wstęp można by pominąć, nie? A ty siedzisz w aucie cały czas, Andrzej? Nie. Ucieknij, okej. Okay. Nie mogę się ruszyć. O, dzięki ziomek za follow. Uciekam. Finally, listen to me. No time to explain, but you have to break free. The place you're in isn't real. Patrz jak odpadł. Obczaj to, jaka fizyka genialna. Czekaj, chcę rozjechać ludzi. Tak jakoś odpadają dziwnie. Dobra, jest park. Co? Park jest... Yo. Boże, zadawanie ludziom bólu i krzywdy jest takie super. Zarówno w grze, jak i w świecie prawdziwym. Cieszę się. A to tak się nic nie odżywasz. Zawsze ci się gęba nie zamyka. O. No. Jak ja nic nie robię, tylko mam siedzieć, to gram na komórce, powiem szczerze. Serio? Bo mnie, no, nie mam co robić. Wsiadę do samochodu. No ale po co? Mamy zabić no, glinę, Andrzej. No, będę to robił w samochodzie. Ale jesteś tak leniwy, że musisz siedzieć. No. Ja zabiję przypadkowych ludzi też. Na F można było. Dokładnie można było zbutować gościa na F. Oj. A! Pizgnę jej. Może przypadkiem jest w ciąży czy coś, dobra. Czy to jest ten doktor, jakiś tamten kot? Tak, jak ja się nazywa. Chaos. Dobra. Dzięki, kurwa. Uderzyć samochód. Ale nie. No, Andrzej, kurwa. Póki co pizgasz we mnie. Nie pizgam sobie. Tak, pizgnąłeś dwa razy rakietą i odrzut mnie zabił. Dobra, walnę w budynek, nie wiem. Super. Bo ja mam ten naprowadzający rakiet. To jest takie fajne. Gdzie jest ten ciecz? Już mam te same rakiety, co ty, kurde. Tylko, że nie mam prawie życia. O, tutaj jest. Kurwa, znowu mi zadajesz obrażenia, no. Zaraz zginę przez ciebie, kurwa. No to dobrze, bo jak cię otucę, to będziesz miał pełne życie. No i co z tego? To nie chodzi, żebyś mnie cucił, tylko żebyś mnie nie zabijał, Andrzej. To jest okay. Tak jak... No spoko, pobiję pana, ale potem pana wsadzę do szpitala, więc odzyskam panu życie. Także light. No, dokładnie. Dobrze, że się zgadzamy. O Boże. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your.
destroy what I want. Your bravado means... Nie, aha, nie znaczy nic, to było jedno zdanie, które było podzielone kropkami, tak? O, tak. To już tutaj zniszczył ziemię, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, ale za chwilę to zrobię. Ej, czekaj, za chwilę będę chyba kończył to pierwsze nagranie na YouTube'a. Jak się skończy ta scenka, no bo nie mogą mieć nagrania po 2 godziny. Więc zrobimy następne. Wyłącz telefon. Albo dźwięk. Ooh, damn. My friends, each of you crimes against the Zin Empire. Ten Zin to chyba jest całkiem dobry władca, nie? Bo mógł ją po prostu zabić. Jako jeńca. A on się z nią sobie bawi i daje jej szansę na przeżycie. A, bo takie to jakby jest inne więzienie, tak? Aha. O kurde. Kurde. Fajne. Dobra rola psychopaty, moim zdaniem. A dobra. Fajnie brytyjski. Tak. Przyjemnym dziękiem kończymy pierwszą część po prostu sagi Science Row. Za chwilę. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. I pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie, w ogóle udostępniajcie i róbcie wszystkie te rzeczy, które się robi, jak się ogląda ludziom filmy na YouTubie. A w komentarze napiszcie, że Lisa nie powinien tyle przeklinać.